Jak to zrobić, żebyśmy bardziej normalnie podchodzili do tematu śmierci w rozmowie, w uzewnętrznianiu się? Przede wszystkim e, normalnie może oznaczać, że tak swobodnie, mm -hmm. że to nie, to że to nie, myśli, nie sprawia tak. wrażenia takiego czegoś, o czym nie wolno. Tematu rozmawia. tabu też, bo chyba takim ciągle tak, jest. Tak, że jest tematem tabu, ale on, to tabu bierze się z tego, że my jesteśmy tacy niezręczni w tej rozmowie, że, my, że nikt nas nie uczy trochę rozmawiać o śmierci, bo my w ogóle nie lubimy rozmawiać o śmierci i przypominać sobie, że ona będzie. Że ona zdradzi wam taką tajemnicę, chociaż e, istnieją tacy, którzy wierzą ona być wiecznie. Tak. Ale że ta śmierć będzie i teraz im szybciej nauczymy się o tym rozmawiać i obcować z tym, tym będzie mniej tego takiego, wiecie, takiego, y, takiej sztywności w oswajaniu rytuałów związanych. Dobrze, Robert, żartowałbyś jako komik ze śmierci? Tak, oczywiście. A w Polsce? Tak, Myślę, tak, że jesteśmy na tak, to tak, gotowi. Tak. Myślę, że jesteśmy gotowi. Oczywiście ta y, różnica kulturowa między Polską a Meksykiem, ona jest zauważalna, to jest zrozumiałe, że ten y, taki sposób spędzania święta zmarłych u nas absolutnie nie ma, nie ma mowy, żeby to się przyjęło, to jest, jak już wspomniałeś, to jest czas zadumy, Trochę spotkań, wspominania, przede wszystkim zatrzymania się w tym dużym pędzie, myślę, zatrzymania się właściwie, tak, to jest dobre określenie. Natomiast rzeczywiście ten temat śmierci nie jest oswojony. My nie potrafimy o tym rozmawiać, nawet myśleć, odsuwamy to, ze względu na to, że i czasy są szybkie, wszystko jest obrazkowe, wszystko przemija, wszystko skrolujemy, więc to szybko gdzieś tam przebiega nam. Obok nosa, i tak naprawdę, dopiero w obliczu śmierci, kiedy odchodzi ktoś bliski, zatrzymujemy się na chwilę. 20 lat temu, kiedy odeszła moja mama, ja miałem wtedy 30 lat, to wyobraźcie sobie, że do 30 roku życia miałem, jako dorosły mężczyzna, byłem. Przekonany, że jestem nieśmiertelny. Mhm. Że ta śmierć ona gdzieś tam się błąkała trochę, ale nigdy aż tak, y, aż tak bardzo blisko. Dopiero w tym momencie, kiedy okazało się, że rzeczywiście, że tak, że to jest naturalna część życia. Żyjemy, a potem umieramy. Oczywiście nie potrafimy o tym rozmawiać, y, to jest też często strach, ale też i myślę, że. I jeszcze kiedyś, kiedy byłem małym chłopcem, pamiętam, że ciało zmarłego pozostawało przez trzy dni w domu o, i tak. ta, podchodziło się można było tak. się pożegnać, można było e, pomodlić się, można było być z tą osobą, Do pożegnać się. I to było takie trochę oswajanie się. Myślę, że teraz po prostu jest to wszystko tak sterylnie i tak szybko, i tak natychmiast, że nie jesteśmy w stanie e, często myślę zrozumieć tego. Po, 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 po chwili zostaje tylko pustka i każdy przeżywa żałobę na swój sposób. Jedni oddalają to, jedni u, muszą korzystać z pomocy psychoterapeutów, a inni po prostu idą dalej. A to ja zapytam właśnie Asiu, czy wskazane jest, żeby w okresie żałoby skorzystać z pomocy specjalisty, czy może właśnie rodzina, jakiś rytuał, który wcześniej panował nam to? Pomaga przejść tak spokojniej. To jest w ogóle też taki drugi zaniedbany temat, żałoba, czyli taki, taki, wiecie, taki, taki naturalny sposób, sposób przechodzenia z jednego stanu w drugi. Czyli żałoba jako emocja, bo to też jest emocja, mm -hmm. została stworzona, wymyślona, jak, jak tam w co wierzymy. Nazwana, może. Nazwana, po to, żeby pomagać nam zamieniać to, co się kończy, w jakiś nowy początek. I ona z racji różnych wydarzeń trwa, różny, różny ma przebieg, różną intensywność. I w zależności od tego, kogo opłakujemy, czy co. No, bo o tym się też nie mówi, nie opakujemy tylko osoby. E, Ale też chyba plany, jakieś marzenia, marzenia tak. coś co się wydarzyło, co się już nie powtórzy. Tak, tak, jakieś pragnienia, które mieliśmy, na to się mówi, tak jak specjalne określenie, jest dwuznaczna żałoba, czyli taka nieuchwytna, taka właściwie nie wiadomo co to jest, no bo jak ktoś odejdzie, ktoś kto był z nami, ktoś bliski, czy to jest człowiek, o, też mówi się o zwierzakach, że coraz częściej świadomość tego, że po zwierzakach też możemy czuć żałobę, jakby jest bardziej obecna. I chciałabym przywrócić, i trochę to w tej swojej pracy robię, przywrócić należyte miejsce żałobie, żeby ona nie stała się drugim tematem tabu, tak jak śmierć.